Witam na moim kanale Adventures and Bikes. Dziś odwiedzimy Otwoc, a dokładnie rzekę Świder. Potem przez prom w Gasach wrócimy na Ursyn. Zostańcie ze mną. No ciekawie się robi, panie. Żeśmy faktycznie w jakieś bagno nie wjechali zaraz. No tak Google prowadzi, panie. No właśnie też tego nie wiem. Skąd Google ma takie ścieżki? Drogi asfaltowe i gruntowe to tak, ale takie gruntowe. Czekaj, tu w lewo chyba musimy. Chyba tak. Dobra, jest nieźle. Normalnie jak kabaty. Bluzik, bluzik, panie. Tu to szeroko, na trzech rowerzystów jest. Ty, jakaś chawira tu jest. Zobacz. Ja pierdykam, ty. Nieźle. Nie lubię po tych korzeniach iść jeździć. O Jezus Maria. Pierdolę. Ale piaseczek na końcu, na dzień dobry. No do widzenia w sumie. Ty, co tu się odjebało? Co z tym lasem, kurna, się tu stało? Ty. Ale cyrk, no nie? To nie przejedziemy. On mi pokazuje, że prosto mam jechać. No to mały spacerek. Google jak zwykle oszukał nas. Trzeba się kawałek przejść. Co? No co ty gadasz? To czemu mnie Google oszukał? Ała! Jak to woda? Zupełnie woda? No i trafiliśmy na wodę. I abarotno. Google nas oszukał, kurna, tak po byku bym powiedział. Trzeba to jakoś objechać w takim razie. Tylko jak? No i mamy kawałek bunkra. Tędy? Nie, tędy. No to ja źle pojechałem. Teraz sobie wejdziemy do bunkra. Zobaczymy, co w tym bunkrze ciekawego. Ale widać, że nic ciekawego tu nie ma. Trochę śmieci. Jakiś otwór strzelniczy. Faktycznie taki bunkier. Do szczelania. Ciekawego nie ma, ale bunkier zaliczony. Możemy jechać dalej. No i jesteśmy nad rzeką Mienią, która wpada do Świdra. Kurna, ale trasa.
hardkorowa. A, no tak, że teren tu widzę, że jest taki. Nie, niezłe tu jest, kurna, tamci zapierniczali tutaj. Tu faktycznie możesz na przełaj poćwiczyć. Ja pierdolę, myślałem, że tu trzeba z górki tak zjechać. No to powiem ci, że tu konkret jest. Traska nie należy do najprostszych, ale jest bardzo przyjemna. Mamy swoje drzewo. No i koniec, no ale nie, koniec rzeki Mienia. Chyba wracamy do domu. W takim razie. Także następnym razem dokończymy wycieczkę. Dla przyjemności? Ta. Nie będzie jej. Tak, dla przyjemności już nie jeżdżę rowerem. Tylko dla hajsu. Tylko dla hajsu. No, także jeszcze chwilę przez las mamy. Ale już tu pewnie obraz kiepski jest, więc nie ma sensu tutaj się mocno gimnastykować nad tym. Także kierunek dom. Test lampki. Mogę potestować lampeczkę trochę. I zobaczyć, jak tu wygląda temat. Bo się trochę zgubiliśmy, a jest ciemno. A przy okazji lampeczkę mogę przytulić. To jest pełna moc lampeczki. A to jest 100. Czyli słabo trochę wygląda. Prosto dawaj. Kolejny tryb. Świeci na 100, błyska na 400. Błyska na 100 lumenów. No i znowu 400 lumenów. Prosto mi pokazuje. Deszczowym akcentem kończę trasę. Niestety udało się tylko wzdłuż rzeki Mieni pojechać. Bardzo fajna trasa, co prawda. Po prostu straciliśmy bardzo dużo czasu jeżdżąc po tych lasach. Nie udało nam się do Świdra dojechać, ani do Gasów. Może następnym razem, po prostu może dzień jest za krótki. Także do zobaczenia następnym razem.